Nowy rok to czas podsumowań tego, co się wydarzyło i planowanie przyszłości. W nowym roku wybieramy również sobie nowe postanowienia. Zastanawiamy się, co możemy zrobić i zrealizować, aby osiągnąć więcej niż w minionym roku. Razem z naszą kamerą postanowiliśmy zapytać mieszkańców Sokółki, jakie mają postanowienia noworoczne na 2020 rok. Dzień dobry, Wioletta Rządkowska, Telewizja Sokółka. Robimy sondę odnośnie postanowień noworocznych. Czy mają panowie jakieś postanowienia na ten rok? Nie, już palenie rzucił to. Nic więcej nie trzeba? Nie. A u pana jak wygląda w tym roku? Też nie. Aby zdrowie, tylko więcej nic. Ale wcześniej zakładali sobie panowie jakieś takie postanowienia, że czegoś nie będzie, będziemy pan jeść mniej słodyczy? Tak. I było wytrwanie w takim postanowieniu? Tak, i słodyczy nie lubię, nie jem. Jakiś plus? Cukierek, taką, tylko czekoladę gorzko, tylko najwyżej. A tak więcej, kawę słodzę, jedną łyżeczkę, nic, albo całkiem nie słodzę. Czyli opłaca się zrobić sobie takie postanowienie noworoczne? Tak. Nie. Dla mnie pasuje. Fajnie, dziękuję. Bardzo miłego dnia życzę. Nie mam. A wcześniejsze lata były jakieś? Też nie. Czyli bez postanowień, wszystko jest okej, nic nie trzeba sobie tam odmawiać. Raczej nie. Dzień dobry. Robimy sondę odnośnie postanowień noworocznych. Czy ma pani jakieś? Jeszcze się tak dokładnie nie zastanawiałam, powiem pani szczerze. Naprawdę. Ale w każdym bądź razie myślę o rzuceniu palenia. Super, ale z każdego roku coś tam sobie pani postanawia? Nie. To jest pierwszy rok właśnie, kiedy bardzo poważnie o tym myślę, bo niestety już, jak wiemy, zdrowie nie to, wchodzimy w pewien wiek, no i finanse przede wszystkim też są bardzo ważne. Już coś robiła pani w tym kierunku? Tak, już tak nie kupuję za często, staram się pomalutko ograniczać, z rana jak do kawy to już nie ma tego papierosa. Ale popołudnia i jak wracam z pracy do domu, to już się zdarzy. Ale to nie jest to, co było przedtem. Także, no, mogę powiedzieć w ten sposób, tak między nami może mi się czyli uda. Wszystko na dobrej drodze. Tak, że jedna paczka to była zawsze dla mnie na jeden dzień, a teraz, tak powiem skromnie, paczuszka na dwa dni. Także, jest pomalutku postęp. Idziemy w dobrą stronę. Życzymy wytrwania w postępowaniu. Dziękuję bardzo, dziękuję. Czy ma pan jakieś? Nie mam żadnych, dziękuję bardzo. Oj, postanowiłam ćwiczyć codziennie, ale nie wychodzi mi to. Ciężko wytrwać? To znaczy ciężko zacząć. Szczerze zacząć. Już bym zaczęła, to dalej reagowała. W jakiś sposób bym to realizowała. Czasami słabość jest taka, że człowiek postanawia i nie wytrzymuje postanowieniu. Nie mam żadnych. A kiedyś w ogóle zakładał sobie pan jakieś postanowienia? Kiedyś zakładałem, ale teraz nie. A dlaczego pan przestał? Nie dotrzymuję. Dotrzymuje pan, tak? No tak. Nie mam. W ogóle nie zakłada sobie pani nic w poprzednich latach, ani teraz? Nie. A dlaczego? No tak wyszło. Nie potrzebuje pani? Nie. Robimy sondę odnośnie postanowień noworocznych. Czy ma pan jakieś? Nie. A kiedyś sobie pan coś postanawiał w poprzednich latach? Oczywiście. A co to było? No, dużo rzeczy. Papierosy. Słodycze? Słodycze, nie, lubię słodycze, nie. A w 2020 bez postanowień? Bez. Dlaczego? Nie mam żadnych nałogów, nic sobie nie będę odmawiał. Trzeba? Oczywiście, nie trzeba. Fajnie.